W sali bankietowej Studio 2000 świętowali czarneńscy diabetycy. Na jubileusz 20-lecia istnienia Koła w Czarnem przybyli członkowie innych zaprzyjaźnionych kół, a także władza centralna. Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków złotą odznaką zostali odznaczeni Zofia Oszmala, Stanisław Gibuła, Stanisława, Danuta Maciesza, Renata Białas, Adam Mołotek, Marian Kucharski, koleżanka Plak Krystyna. Te osoby wyczytane, proszę w tej kolejności ustawiać się tutaj przed naszym stołem prezydialnym. Pani Stanisława Gibuła. Dziękuję, gratuluję. Gratuluję, są to osoby, na które zawsze możemy liczyć. Jeszcze raz oklaski dla oznaczonych. W roku 1921 odkrycie insuliny przez Frederica Bantinga z Charles w Kanadzie dało przełom w leczeniu cukrzycy. Dzień 14 listopada na cześć urodzin Frederica Bantinga obchodzony jest jako święto Dnia Walki z Cukrzycą. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna skupia 195 stowarzyszeń w 155 krajach. W tym również w Polsce, jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2006 roku uchwaliło przełomową rezolucję nr 61/225, uznając cukrzycę za przewlekłą, upośledzającą i kosztowną chorobę związaną z poważnymi powikłaniami zagrażającymi pomyślności rodzin, krajów i całego świata. W Polsce w latach 50. XX wieku zaczęły powstawać pierwsze kluby pacjentów w poradniach przeciwcukrzycowych. Grupy osób dotkniętych cukrzycą spotkały się w zespołach, aby poznać zasady leczenia i zapobiegania wielu groźnym powikłaniom prowadzącym do utraty wzroku, schorzeń nerek, uszkodzeń nerwów i amputacji kończyn dolnych. Uczono się stosowania diety, zapobieganiu hipoglikemii i hiperglikemii. Początek lat 80. przyniósł impulsy organizacyjne. W stanie wojennym 19 czerwca 1981 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę w Bydgoszczy, które występuje aktualnie jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Dziś Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zrzesza 80 tysięcy członków w 400 kołach terenowych. Największy rozkwit stowarzyszeń to lata 90. Od 1991 roku PSD jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Diabetologicznej w Brukseli. Pierwsze koło na terenie powiatu człuchowskiego powstało w 1988 roku w Człuchowie. Utworzyli je członkowie PSD należących do kół w Słupsku i Chojnicach. Założycielami koła PSD w Człuchowie byli Zenon Kawczyński, pierwszy prezes koła, pani Genowefa Szukiełłoć oraz Tadeusz Wieleski i inni. W roku 1996 powstały koła w Czarnem, Debrznie, Przechlewie i Koczale. W wyniku zmian samorządowych i powstania powiatów 5 lutego 1999 roku powołany został zarząd powiatowy. Z 14 delegatów poszczególnych kół wybrano zarząd 8-osobowy z prezesem Markiem Małżem na czele. W skład zarządu weszły takie osoby jak Tadeusz Wielecki, Czupa Ryszard, Marcin Ludzicki, Hieronim Pietrzak, Lucjan Wicher, Danuta Grzybowicz i Zdzisław Kozioł. Wybrano powiatową komisję rewizyjną w składzie K.
Kajetan Odolanowski przewodniczący, członkowie to Kaczmarek, Zbigniew i Wązik Jerzy. W roku 2003 wybrano w zasadzie w ciężkiej chorobie prezesa nowy skład zarządu w składzie. Czupa Ryszard prezesem, Bielewski Tadeusz wiceprezesem, Dudek Wisława wiceprezes, Pietrzak Heronim skarbnik, Wielgosz Mieczysław sekretarz, Stefan Januszewski księgowy, Kozioł Zdzisław członek. W skład komisji rewizyjnej wybrano Kajetana Odolanowskiego jako przewodniczącego, Stefana Anusika z Przechlewa jako wiceprzewodniczącego oraz Danutę Grzybowicz-Szuchowa jako członka. Zebranie założycielskie koła PSD w Czarnym odbyło się dokładnie 19 sierpnia 1996 roku z inicjatywy pana Zdzisława Kozła, Ryszarda Czupę, Tadeusza Wielewskiego i Kajetana Odolanowskiego. Na spotkaniu uczestniczyło 36 mieszkańców gminy Czarny. Lista osób na zebraniu jest w kronice koła PSD w Czarnym na pierwszej stronie. Skład zarządu koła, bo numer 11, bo taki dostaliśmy numer w Czarnym, powołano Zdzisława Kozioł jako prezesa, Ryszarda Czupę, zastępca prezesa, Barbara Marciniec, skarbnik, Wiesława Kubiak, sekretarz, Kazimiera Stolarczyk, członek i Konstanty Szafraniec, członek. Komisja rewizyjna działała w składzie, a Marian Adamowicz, przewodniczący, Lucyna Wróblewska, sekretarz, Michalina Makowska, członek, Zasada Jadwiga, członek, Zofia Lewandowska, członek. W powiecie czuchowskim PSD w 2016 roku rzesza 263 członków w 5 kołach terenowych. Stan ich liczy. Koło Czuchów 79 osób, Czarne 96 osób. Tutaj chcę dodać, że Czarne zostało zwiększone w wyniku likwidacji w 2015 roku koła w Czechach. I stamtąd 11 osób po prostu zostało dokoptowanych do koła w Czarnym, dlatego jest ten wzrost na 96 osób. Koło Debrzno liczy 52 osoby, koło w Koczale 9 osób, czyli po prostu zostały wykreślone te osoby, które nie płacą składek. Ale myślę, że tam jedną osobę trzeba znaleźć, bo żeby istniało koło, to potrzeba 10 osób. Koło w Przechlewie liczy 27 osób. Koła przynależną do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków podlegają pod zarząd powiatowy w Czuchowie, a on pod oddział wojewódzki w Gdańsku, który podlega pod zarząd główny w Warszawie. Na terenie powiatu jest odnotowanych 1100 osób chorych na cukrzycę, a więc tylko 1/4 z tej liczby jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Koła. Zarząd powiatowy PSD w Czuchowie współdziała z wieloma organizacjami pozarządowymi, takimi jak Polski Związek Niewidomy, PFRON, Starostą Czuchowskim, PCPR, Polskim Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, burmistrzami i wójtami oraz innymi organizacjami w powiecie czuchowskim. Ja jestem bardzo zaskoczony, że was jest taka duża ilość. W sensie nie dlatego, że jest tylu cukrzyków, tylko że tylu aktywnych jest. Tak jak pan Rysiu wspomniał, że obchodzimy Dzień Walki z Cukrzycą, to jak patrzę na salę, to myślę, że jest siła ludzi do walki z tą cukrzycą, żeby na co dzień ją walczyć każdy w swoim, tak powiem, osobistym interesie. Przed nami również miesiąc słodki. 14 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W tym w intencji diabetyków
zarząd wojewódzki zamówił mszę, będzie w tym dniu msza w kościele parafialnym, na której na terenie tej parafii jest siedziba zarządu wojewódzkiego. Również jest Państwa intencji, również będą, będzie tam msza. Dziękuję bardzo. Chciałam Państwu pogratulować, życzyć wytrwałości i walki z cukrzycą. Ja mogę powiedzieć, krótko choruję, po 26 lat, mam leczoną, przepraszam, mam leczoną cukrzycę. Jak Państwo widzicie, trzymam się nieźle. I chciałabym, żebyście i to, co tutaj kolega zapowiedział, że jestem jednym rewidentem. I proszę Państwa, też cały czas czynny biegłym rewidentem. Mimo mojej choroby nigdy się nie poddałam i życzę Państwu tej wytrwałości i przede wszystkim pomysłu, co tu zrobić, żeby nie myśleć o swojej chorobie. Bo to jest, proszę Państwa, najgorsze. Jak zaczynamy sobie myśleć, ale jestem chory, ale dzisiaj sobie poleżę, ale dzisiaj trzeba czekać pracę. To proszę Państwa, na to Państwo wiecie, że przede wszystkim oprócz diety cukrzycowej, to jeszcze jest bardzo ważne, że kiedyś siedziałam, dużo pracowałam i nie wiedziałam, wtedy się nie mówiło tyle o cukrzycy, jak ja zaczęłam mieć leczoną. Wyglądam 50 kilo więcej, nie ważyłam. Ale się z tym nie przejmuję, widzicie Państwo, nawet na wesoło. I Państwa też życzę tej wesołości i pogody ducha i nie zamartwienia się chorobą, uczestniczenia, tak jak tu niektórym miałam przyjemność gratulować pracy i zapraszać do dalszej współpracy. Tak Państwa